That's okay, we're filming all the way. Ja bym jednak pana poprosiła, żeby pan usiadł, żebym mogła cokolwiek widzieć. Będę wdzięczna. Ja się zastanawiałam chwilę. A pani będzie widziała. Możemy się przesiąść tam koło państwa, nie, nie, tak? Nie, no, jak wygodnie. To wszystko byśmy, fajnie. To też byśmy, lepiej mieli. To ja się do pani przytulę. Nie wiem tylko, czy jest to dozwolone, no ale przypuśćmy, że jest. No dobra. To cały czas odbijamy się, w szybach, tak. Pięknie. Chodźcie. Przy tej zamkniętej szybce pierwszej nie ma odbić naszych. Się wszystko ogarnąć, a to nie, nie da. Nic, trzeba być inwentyw tutaj.
niestety wszystko odbija w szybie. Ja już teraz rozumiem, dlaczego ten pan stoi. Tak? No tam się nie odbija. Szybek nie ma, to jeszcze lepiej. Jesteśmy w tropikalnych ogrodach na Maderze. No już widzę paprocie, coś europejskiego. Mchy i paprocie. Tak to wygląda. Słoneczko wyszło, bo było bardzo pochmurnie, tylko powiedziałam, że będę kręcić. I od razu wszystko wygląda piękniej. Thank you.
to są ciągle, kochani, tropikalne ogrody na Maderze. Flamingo. Jeden wodospad. Tam jest drugi wodospad. A tam zdaje się pałac, do którego też oczywiście zajrzymy.
Kochani, kraina orchidei w tropikalnych ogrodach. A więc wszystko to, co wymaga ciepełka. Więc przypatrzmy się, ja kocham orchidee. Tropikalne roślinki. Patrzcie, będą pewno jakie tylko. Dlatego są w takim specjalnym klimacie. Tutaj, że jakby było chłodniej, bo faktycznie tu jest, muszę wam powiedzieć, chłodniej na przykład niż na dole tam na wschodzie w Funchal. Więc okej. Ja tak się składa, że kocham orchidee. Nawet tutaj one nie kwitną cały czas. Muszą mieć przerwę i odpoczynek. Okazuje się. Mówią, że tu trzeba przeznaczyć 3 godziny w tych japońskich ogrodach, ale ja myślę, że w 3 godziny tutaj niestety nie przejdzie tego, nie zwiedzi. Tam rajskie ptaki, oczywiście chodzi o kwiaty, tu begonie, ale jakie wielkie. Goni olbrzymy. Także przyjemnie się chodzi. Jest bardzo relaksujący dzień, bo już tak daliśmy sobie w kość, że naprawdę zmęczenie już mnie się wdało w moje łydki tego chodzenia pod górkę. Ale dzisiaj jest relaks. Dzień zaczął się pochmurnie i tak chłodnawo, ale nagle się wypogodziło.
uważaj, jak gdzieś mi się zgubił. Coś innego filmuję. O, złote rybki. Jak wam się to podoba? Na szczęście. Na zasobny 20-24. Widzicie? Jest przepięknie, wiecie? Tak jakby chciałam powiedzieć, odszedł na drugą stronę i był w raju. Zobacz, złote rybki, synku. Tu wodospa. A tu ciąg dalszy rybek. No i tak sobie po tych mostkach można chodzić i te rybki mają miejsce na to pływanie. A jakże?